pan Jerry Dean. Przywitajmy. Dzień dobry. Hello. I prefer to speak in English, although if I have to, I'll speak in Polish. Wolę mówić po angielsku, chociaż jeśli będę musiał, to powiem to wszystko po polsku. I came to Poland 24 years ago, right after the fall of communism. Przyjechałam do Polski 24 lata temu, zaraz po upadku komunizmu. My wife is Polish and we have three daughters. Moja żona jest Polką i mamy trzy córki. In the United States I ran two different businesses. W Stanach Zjednoczonych prowadziłem dwie różne firmy, dwa różne biznesy. One was a cleaning business, cleaning office buildings. Jednym z nich było czyszczenie budynków biurowych. And the other was a business that sold computers and software. A druga firma prowadziła sprzedaż komputerów i oprogramowania. Just when computers started to come on to the market. Zaraz po tym, jak komputery zaczęły się pojawiać na rynku. So how many people remember Commodore 64 and Atari? Ilu z was pamięta Commodore 64 i Atari? So that's what I was selling back then. To właśnie to sprzedawałem wówczas. Today in Poland I run the Logoscom translation office. Obecnie w Polsce prowadzę firmę o nazwie Logoscom, to jest biuro tłumaczeń. And so we translate into all languages of the European Union. Tłumaczymy na wszystkie języki, które są obecne w Unii Europejskiej, w krajach Unii Europejskiej. We do websites, instructions, contracts. Tłumaczymy strony internetowe, instrukcje, umowy. Technical documents. Dokumentację techniczną. We translate almost everything except for complicated medical documents. Tłumaczymy niemalże wszystko oprócz bardzo skomplikowanej dokumentacji medycznej. The second organization that I run. Drugą organizacją, której przewodzę. It's called the Christian Business Forum. Druga organizacja nazywa się Chrześcijańskie Forum Biznesu. We meet on a regular basis those that run a business that have Christian foundations. Regularnie spotykamy się wśród osób, które prowadzą swoje firmy, a te firmy mają też chrześcijańskie podstawy. And those that want to run a business based on Christian principles. Spotykamy się też z tymi, którzy chcą prowadzić swój biznes w oparciu o zasady chrześcijańskie. And so we meet together, support one another. Spotykamy się razem, wspieramy się nawzajem. We also have a time of networking and teaching. Mamy również czas na networking i na nauczanie. And then also sharing and counseling people if they have needs. A również na dzielenie się oraz doradzanie ludziom, którzy mają jakieś potrzeby. So that's a little bit about me. What about you? No to troszeczkę o mnie, a co jeśli chodzi o was? How many people here is a business owner? Raise your hand. Kto z was prowadzi jakiś biznes tutaj? Jest właścicielem firmy? Podnieście swoje ręce. Dziękuję. Okay. How many people here are a representative of a company or a director of a company? A ilu z was reprezentuje jakąś firmę lub jest dyrektorem firmy? Okay. And the rest of us are either starting our businesses, yes? A reszta zaczyna swój biznes? Anyone starting a business? Czy ktoś zaczyna swój biznes? Okay, a couple people. Kilka osób. Or we're just employees at the moment, yes? A może jesteśmy pracownikami w danej chwili? Okay, and a couple people. Też kilka osób. Well, the topic that I want to share today is building strong foundations for business. Tematem, którym chcę się dzisiaj podzielić, jest zbudowanie silnych fundamentów prowadzenia biznesu. And you know, if in the natural, when you build a building, the taller that it is, the deeper the foundations have to be. W naturalnym świecie, im większy budynek budujemy, tym głębsze muszą być fundamenty położone. And so if the foundations are wrong, the building's going to fall over. Więc jeżeli fundamenty są źle położone, budynek się przewróci. And I want to talk about some basic foundations if you want to have a business that's going to last for a long time. A ja chciałbym mówić o
takich podstawowych fundamentach, dzięki którym wasz biznes będzie trwał bardzo długo, będzie na długi czas. But before I get into that, I wanted to share some basic purposes of what I believe should be the purpose for business. Ale zanim będę o tym mówił, to chciałbym powiedzieć czy podzielić się rzeczami, w które wierzę, że mogą być podstawą waszego biznesu. That the first purpose for business is to meet the needs of ourselves and our family. Wierzę, że pierwszą podstawowym celem biznesu jest zaspokojenie potrzeb własnej rodziny. The second is to meet the needs of others, for example, our employees. Na drugim miejscu jest zaspokojenie potrzeb innych, czyli naszych pracowników. The third goal is to offer products or services that are going to meet the needs of others. Trzecim celem jest oferowanie produktów czy usług, które będą zaspokajały potrzeby innych. And the fourth purpose of a business that's going to last is having a positive influence on the environment around them. A czwartym celem tego, aby nasz biznes trwał długo, jest wywieranie pozytywnego wpływu na otaczający nas świat. Now, I believe that if your purpose in starting a business is just to get rich, ja wierzę w to, że jeżeli twoim celem na rozpoczęcie prowadzenia biznesu jest wzbogacenie się, if that's the main goal, jeżeli to jest główny cel, or to become famous, albo żeby stać się sławnym, or to have some type of power and authority and control over people, albo żeby mieć autorytet, władzę nad innymi ludźmi, that type of business is not going to last over the long run. Tego typu biznes nie będzie trwał długo. Because I think that such priorities are more egoistic and it's going to work against us than for us. Ponieważ ja wierzę w to, że takie priorytety są egoistyczne i one będą działały przeciwko nam. So what I want to share today is more or less business ethics that we should apply in our life. Więc to, czym chcę się dzisiaj podzielić, to tak naprawdę są etyka biznesu, którą powinniśmy wprowadzać w nasze życie. And the first is to be a person of your word. Pierwszym punktem jest bądź człowiekiem swojego słowa. How many of you have met somebody in business that promised that they're going to do something they didn't do it? Ilu z was spotkało kogoś na swojej ścieżce biznesowej, kto obiecał, że coś zrobi, a tego nie zrobił? Do you want to continue to do business with such a person? Czy chcecie dalej kontynuować prowadzenie interesów z tą osobą? Probably not. Prawdopodobnie nie. For example, a person says, "Oh yes, we made the bank transfer today." Na przykład ktoś mówi: "Tak, tak, zrobiliśmy ten przelew dzisiaj." And a week later there's still nothing on the bank account, and a month later there's nothing. A tydzień później na twoim koncie nic nie ma, i miesiąc później na twoim koncie nic nie ma. You know, in former times, they didn't have written contracts that were 20 pages long with small print. W dawnych czasach nie było takich umów, kontraktów, które miały 20 stron i jeszcze na dole drobny druczek. You know how people made business a long time ago? Wiecie, jak kiedyś prowadzono interesy? They gave a handshake. Podawali sobie ręce i uścisnęli sobie ręce. This is what I promised to do. I mówili: ja obiecuję ci to. The other side said, this is what I promised to do. A druga strona mówiła: a ja obiecuję tobie, że zrobię to. And a person's word was like gold. A słowo dane przez jakąś osobę było jak złoto. And a handshake was a matter of honor. A uścisk dłoni to była kwestia honoru. It was more valuable than a paper contract. Była bardziej cenna i wartościowa niż podpisany na papierze kontrakt. I want to encourage you to be a person of your word. Więc chciałbym zachęcić was, żebyście byli ludźmi swojego słowa. That if you give a promise, that you fulfill your promise. Że kiedy będziecie dawać obietnicę, składać obietnicę, to ją dotrzymajcie. That even if it's going to be at your own harm or destruction to fulfill your promises. Nawet jeżeli wykonanie tej obietnicy, spełnienie tej obietnicy będzie ciebie coś kosztowało albo doprowadzi cię do drobnej szkody. For example, you estimate, okay, for this client it's going to cost 40,000 zlotys. Na przykład dokonałeś wyceny i napisałeś, że ten klient, dla tego klienta nasze usługi kosztują 40,000 zlotys. And then as you start to fulfill the project, you forgot about one item on the list. No i potem prowadzisz już projekt i okazuje się, że zapomniałeś o jednej kwestii na tej liście. That will cost another 10,000. Która będzie kosztować kolejne 10,000. So what do you do? You in the middle of
performing your work, you say, well, it's going to cost another 10,000. Więc co robisz? W trakcie prowadzenia tego projektu mówisz, no będzie to kosztowało dodatkowo 10 tysięcy? No, if you said it's going to cost 40. Nie, jeżeli powiedziałeś, że będzie kosztować 40 tysięcy. Even if you're going to be 10,000 in debt. Nawet jeżeli poniesiesz szkodę w wysokości 10 tysięcy. It's better to keep your word and have a financial loss. Lepiej dotrzymać swojego słowa i ponieść stratę finansową. Than to be a person who breaks his word. Niż stać, być tą osobą, która łamie swoje słowo. Be a person who pays his employees on time. Bądź taką osobą, która wypłaca pracownikom na czas. Who pays his bills on time. Która płaci swoje rachunki na czas. Because by being a person of your word, you create credibility. Ponieważ jeżeli jesteś osobą słowną, budujesz swoją wiarygodność. You're saying to others, this is a company that you can trust. Mówisz innym, to jest firma, której można zaufać. You know what? Your name and your company's name is only as good as your word. Twoje dobre imię i dobre imię twojej firmy warte jest tyle, ile warte jest twoje słowo. And so if your word is no good, then your company is no good. Więc jeżeli twoje słowo nie jest nic warte, to twoja firma też nie jest nic warta. Be a person who is honest in all situations. Bądź osobą, która w każdej sytuacji jest szczera. And does the right thing. Która robi to, co powinna zrobić. Even when no one's looking. Nawet wtedy, gdy nikt nie patrzy ci na palce. Now it's easy to do the right thing when people are looking at you. Łatwo jest robić to, co powinniśmy robić, kiedy ludzie nas obserwują. But it's more difficult to do the right thing when no one notices. Ale trudniej jest zrobić to, co powinniśmy, kiedy nikt tego, na to nie patrzy. And we might say, well, everyone else is cheating on their taxes. O, możemy powiedzieć, że wszyscy na świecie oszukują w podatkach. Or everyone else pays their bills late. Albo wszyscy tak naprawdę płacą rachunki z opóźnieniem. Well, we don't have to be like everyone else. Ale my nie musimy być jak wszyscy. You can set the standard in your area of business. To ty możesz ustalać standardy w tym obszarze biznesu, w którym jesteś. You don't have to follow the standards of others. You can be the standard maker. Nie musisz podążać za standardami, które inni prezentują. Ty możesz te standardy ustalać. Sometimes we think it's easier to tell a customer a lie than to tell them the truth. Czasami myślimy, że łatwiej jest powiedzieć klientowi kłamstwo, niż powiedzieć mu prawdę. Or to go on a shortcut to get to the goal quicker. Albo pójść na skrót, żeby dostać się do tego złota szybciej. But I'm telling you, do tego celu szybciej. Shortcuts and lies in the long run, they'll come against us. Ale chodzenie na skrót oraz kłamstwa na długą metę będą działały przeciwko nam. Because if we tell them that this is the highest quality material and it turns out that it's cheap material. Bo jeśli powiemy komuś, że to jest materiał najwyższej jakości, a okaże się, że był to najtańszy materiał. Well, we might have a quick sale. Być może szybko sprzedamy. But we won't have a second sale to the same customer. Ale ten sam klient już drugi raz nie kupi u nas. And he will tell his friends and other business partners, you know, they promised me this, but they gave me that. No i powie swoim przyjaciołom i innym partnerom w biznesie, że no tak, oni obiecali mi to, a dali mi coś innego. So in the long run, you're working against yourself. Więc na dłuższą metę tak naprawdę działasz sam przeciwko sobie. And so I encourage you also only enter into partnerships where you can trust the other party. Więc zachęcam was, żebyście wchodzili w takie partnerstwo, gdzie możecie zaufać tej drugiej stronie. Because in partnerships, if the other side is doing something wrong, it's also going to eventually reflect your business. Bo w partnerstwie, jeżeli ta druga strona robi coś złego, to ostatecznie to dotknie też twój biznes. And you'll be guilty by association. I będziesz winny poprzez skojarzenie z tą drugą stroną. So think about who you enter into partnerships with. Więc pomyślcie o tym, z kim wchodzicie w partnerstwo. Is this a person of integrity? Czy jest to osoba uczciwa? Is this a person who also keeps their word? Czy jest to osoba, która również dotrzymuje słowa? Is this a person who gives or takes bribes? Czy jest to osoba, która daje lub bierze łapówki? Now I know that here in Poland, Poland is very high on the list of those that give bribes. Wiem, że Polska jest bardzo wysoko na liście tych, którzy dają łapówki. Probably if I asked you, you either gave a bribe or you know someone who has given a bribe. Prawdopodobnie, gdybym zapytał was, to odpowiedzielibyście, że dawaliście albo znacie kogoś, kto dawał łapówki. Three times in my life someone demanded a bribe from me here in Poland.
Trzy razy w moim życiu, kiedy już byłem tu w Polsce, żądano ode mnie łapówki. Now, I don't give bribes. A ja nie daję łapówek. I would rather take a slow, steady path to success than a shortcut. Wolałbym iść powoli, stopniowo w kierunku sukcesu, niż iść na skróty. What do you think about that? A co wy o tym myślicie? Zgadzamy się. That's good. I want to also say, admit your mistakes when you make them. Chciałbym również powiedzieć wam, przyznawajcie się do błędów, kiedy je popełniacie. And then fix them. A potem je naprawiajcie. Not just admit them, but fix them. Nie tylko przyznawajcie się, ale naprawiajcie Now je. That goes against the general business thinking of showing yourself to be strong, to know everything. Ale to nie jest zgodne z tym pojęciem w biznesie, że powinieneś pokazywać, że jesteś silny, że wiesz wszystko. This goes along in the lines of what Piotr Sławek, my former lecturer, had to say. Ale to jest zgodne z tym, o czym opowiadał Piotr, który mówił przede mną. Now, it might be a little bit embarrassing or bring you a little bit of problems to admit that you made a mistake. Być może będziesz troszeczkę zażenowany albo będziesz miał pewne problemy z przyznaniem się, że popełniłeś błąd. But when you do so, you show sort of your human side. Ale kiedy to czynisz, to pokazujesz swoją ludzką naturę. That, yes, you're not perfect. I mówisz, tak, nie jestem doskonały. Yes, I made a mistake. Tak, popełniłem błąd. But I admit my mistake and I want to fix my mistake. Ale przyznaję się do tego błędu i chcę go naprawić. I would rather work with people that are willing to admit their mistakes than people that deny. No, this was not a mistake. Ja wolałbym pracować z ludźmi, którzy są gotowi przyznać się do błędu, niż z tymi, którzy mówią, nie, to nie był mój błąd. The next thing is to treat people with respect. Kolejnym punktem jest traktowanie ludzi z szacunkiem. To treat your employees with respect. Traktowanie pracowników z szacunkiem. One of the reasons why I entered into business in the States. Jednym z powodów, dla których rozpocząłem działalność w Stanach Zjednoczonych, is because I had worked for a company that did not respect their employees. Było to, że wcześniej pracowałem w firmie, która nie miała szacunku dla swoich pracowników. And I said, I am not going to allow myself to be treated like this anymore. I ja powiedziałem sobie, nie pozwolę, żeby ktoś mnie już tak dłużej traktował. And so I'm going to be my own boss. Więc będę swoim dla siebie szefem. And so I started a company and I decided that I didn't like the way that people treated me. And so when I become a boss, I'm going to treat people in a different way. Więc rozpocząłem swoją działalność i zdecydowałem, że ponieważ ja nie chcę, żeby ludzie traktowali mnie w ten sposób, ja będę traktował moich pracowników jak najlepszy szef. And so treat your clients, your employees, your business partners with respect. Więc traktuj swoich klientów, swoich pracowników, swoich partnerów w biznesie z szacunkiem. Don't ask an employee to do something that you wouldn't do yourself. Nie proś swojego pracownika, żeby zrobił coś, czego sam byś nie zrobił. Be the example for your employees. Bądź dla niego przykładem. Be the example for your business partners. Bądź przykładem dla swoich partnerów w biznesie. And in lines with treating people with respect, it means not talking bad about others. A traktowanie ludzi z szacunkiem oznacza też nie mówienie złych rzeczy o innych. Now it's very easy to talk bad about our competition. Jest tak łatwo mówić złe rzeczy na temat naszej konkurencji. Because in order for to lift our business up, we sometimes speak negative about the competition to put them down to have more advantage, yes? Bo żeby podnieść poziom naszego biznesu, często mówimy coś złego na temat konkurencji, żeby obniżyć jakby ich wizerunek. But I'm going to encourage you, don't talk bad about your competition. Ale ja chciałbym zachęcić was, nie mówcie złych rzeczy o konkurencji. Because see, what you do will eventually come back to you. Bo pamiętajcie o tym, że to, co robicie, wróci do was. If you do good to others, it will come back to you. Jeżeli robicie dobre rzeczy innym, to do was wróci. And if you do bad for others, it will eventually come back to you also. A jeżeli robicie złe rzeczy innym, to też do was wróci. So treat others the way that you would want to be treated. Więc traktujcie innych w ten sposób, w jaki sami chcielibyście być traktowani. Think back to when you were employee and how your boss treated you. Spróbujcie przypomnieć sobie, kiedy to wy byliście pracownikami i jak wasz szef traktował was. And what you liked and what you didn't like about it. Co wam się wtedy w tym podobało, a co wam się nie podobało. And then decide, I'm going to be the best boss my employees ever had.
i podejmijcie decyzję. Będę najlepszym szefem, jakiego moi pracownicy mogli kiedykolwiek mieć. See, it's in your best interest that they have a positive opinion about you as your boss. To w twoim interesie jest, żeby oni mieli o tobie pozytywną opinię jako o szefie. Because if your employees have a good opinion about you and your company, they're going to share it with others. Ponieważ jeśli twoi pracownicy mają dobrą opinię o tobie, twojej firmie, to będą się tym dzielić, tą opinią. Because they're walking advertisement for you. Ponieważ oni są chodzącą reklamą dla was. But if you treat them badly, they're also going to be an advertisement for you. Ale jeżeli będziecie traktować ich źle, oni również będą dla was reklamą. But it's going to be a negative advertisement. Ale będzie to reklama negatywna. Amongst their friends and their family and to the next company that they go to. Wśród swoich przyjaciół, wśród rodziny, a również w następnej firmie, do której pójdą. Hire people that have good character. Zatrudniaj ludzi, którzy mają dobry charakter. Now, many times in business we want to hire people that have the best qualifications. Wielokrotnie w biznesie chcemy zatrudnić ludzi, którzy mają najlepsze kwalifikacje. Or the best experience. Albo najlepsze doświadczenie. But I'm going to challenge you to hire people that have the best character. Ale ja chciałbym rzucić wam wyzwanie, abyście zatrudniali ludzi, którzy mają najlepszy charakter. Why is that? Dlaczego? Because skills can be learned. Ponieważ umiejętności da się nauczyć. But character can't be learned. Ale charakteru się nie nauczy. Character is built step by step. Charakter budowany jest krok po kroku. See, when I first entered into the computer business in the States. Kiedy po raz pierwszy rozpoczynałem działalność w sektorze komputerowym w Stanach Zjednoczonych. And the person who worked with me, who offered to enter into a sort of a partnership with me. I osoba, która ze mną pracowała i która zaproponowała, że wejdziemy razem w partnerstwo, w układ partnerski. I said, I don't know anything about computers. I never touched one even. A ja powiedziałem, ja nie znam się w ogóle na komputerach. Ja nawet nie dotknąłem nigdy takiego urządzenia. He says, it doesn't matter. A on powiedział, to nieważne. I want to work with you because you've demonstrated that you're a person with good character. Ja chcę pracować z tobą, bo ty pokazałeś, że masz dobry charakter. I can teach you how to use a computer and I can teach you how to sell software. Ja mogę nauczyć się, jak używać komputerów i jak sprzedawać oprogramowanie. But I can't teach you how to have a good character. Ale nie mogę nauczyć ciebie, jak mieć dobry charakter. That's something that you have to build yourself in your own life. To jest coś, co musisz sam zbudować w swoim życiu. Character is more important than education. Charakter jest ważniejszy niż wykształcenie. Than skills and experience. I ważniejszy niż umiejętności czy doświadczenie. Because all these things you can pay money and you can get. Bo za te wszystkie rzeczy możesz zapłacić i możesz je uzyskać. But you can't pay money and get character. Ale nie możesz zapłacić po to, żeby uzyskać dobry charakter. I shared this point about a year and a half ago at a different lecture. Jakiś rok temu na innym wykładzie mówiłem właśnie o tym. And a certain person came to me about 4 or 5 months later. Pewna osoba 4 albo 5 miesięcy później podeszła do mnie. And she said, you know, we had to hire somebody in our company. I powiedziała tak: wiesz, musieliśmy zatrudnić kogoś do naszej firmy. And we had 4 or 5 people that applied. I mieliśmy 4 czy 5 osób, które złożyły aplikację. And I hired a person that had the best qualifications on paper. I ja zatrudniłem tą osobę, która miała najlepsze kwalifikacje według dokumentów. But I felt that they were a person that likes to lie and to cheat and to make problems. Ale czułem, że była to osoba, która lubi kłamać, oszukiwać i robić problemy. And in spite of that, we hired them. Ale pomimo to zatrudniliśmy tą osobę. Because I thought that experience and skills is more important. Bo ja myślałem, że doświadczenie, umiejętności są ważniejsze. And this person almost destroyed us. A ta osoba prawie nas zniszczyła. And she came to me and she was almost crying that why didn't I listen to you? I ta osoba podeszła do mnie i niemalże już płakała i powiedziała, dlaczego nie posłuchałam ciebie? So hire people with good character. Tak więc zatrudniajcie ludzi z dobrym charakterem. And if your employees are dishonest with their customers, jeśli wasi pracownicy są nieszczerzy wobec klientów, guess what? Zgadnijcie co? They're also going to be dishonest with you. Oni będą też nieszczerzy wobec was. If you catch them lying to your customers, guess what? Jeżeli przyłapiecie ich na kłamstwie klientom, zgadnijcie co?
they're also going to be lying to you. Oni was też będą okłamywać. So better to choose the right people. Więc lepiej jest wybierać odpowiednich ludzi. In fact, your best investment is in people. Tak naprawdę najlepszą inwestycją są ludzie. It's not an investment in equipment, it's not an investment in property. Nie jest najlepszą inwestycją inwestowanie w sprzęt czy w posiadłości. But people are your best investment. Ale to ludzie są najlepszą inwestycją. Invest in them not only finances, what they get in their salary. Zainwestuj w nich nie tylko finanse, czyli to, co dostają w formie wynagrodzenia. But help them in their family problems. Ale pomagaj im w problemach rodzinnych. Be sensitive to the difficulties that they are experiencing life. Bądź wrażliwy na te trudności, przez które przechodzą w życiu. Be interested in their families and what's happening with them. Interesuj się ich rodzinami i tym, co się z nimi dzieje. Don't treat them like objects. Nie traktuj ich jak przedmioty. In the States we have a saying that we should love people and use things. W Stanach Zjednoczonych mamy takie powiedzenie, że powinniśmy kochać ludzi, a korzystać z przedmiotów. Not use people and love things. A nie wykorzystywać ludzi, a kochać przedmioty. Investing in your employees is really investing in your business. Inwestowanie w twoich pracowników to tak naprawdę inwestowanie w swój biznes. Because if you help them become a success, they're going to help you become a success. Ponieważ jeżeli ty pomożesz im odnieść sukces, oni pomogą tobie odnieść sukces. Let them know that they're important for you and they're important for your company. Niech wiedzą o tym, że są ważni dla ciebie i są ważni dla twojej firmy. And as you're doing so, also be generous with them. I czyniąc tak, bądźcie też hojni wobec nich. Now I know some people have the mentality is, what's the lowest amount that I can give them and they'll still stay. Wiem, że niektórzy ludzie mają taką mentalność, jaka jest najniższa kwota, za którą mogę im zapłacić, a oni nadal ze mną zostaną. I'm going to encourage you to be generous with your employees. A ja chcę zachęcić was, żebyście byli hojni wobec swoich pracowników. In your industry, what other people are paying their employees and pay more. Dowiedz się, jak inne firmy płacą w twoim sektorze pracownikom, a ty zapłaci więcej swoim. And then they won't have a need to look around. I wtedy nie będą mieli potrzeby, żeby się rozglądać za inną pracą. And as long as we're on the topic of money, a skoro jesteśmy już przy temacie pieniędzy, don't let money rule you. Nie pozwól pieniądzom panować nad tobą. Keep your priorities straight. Niech twoje priorytety będą dobrze ułożone. Learn to say no sometimes to clients. Naucz się powiedzieć nie czasami klientom. Learn to listen to the inner voice in you that says this contract is not going to be good for your company. Naucz się słuchać tego głosu, który jest wewnątrz, który mówi, ten kontrakt nie będzie dobry dla mojej firmy. Although the numbers look very good. Chociaż liczby wyglądają naprawdę dobrze. Sometimes we need to think about the long run. Czasami musimy myśleć na dłuższą metę. Am I going to sign this just because I'm interested in the money, or is this going to in somehow take away my time and my energy? Czy podpiszę ten kontrakt, bo jestem zainteresowany tymi pieniędzmi, czy może ponieważ ten kontrakt będzie wymagał, zabierze mi troszeczkę czasu i energii, to nie podpiszę. You know, sometimes stress isn't worth it. Czasami to nie jest warte tego stresu. Sometimes clients and contracts aren't worth the money and aren't worth the stress. Czasami nasi klienci czy jakiś kontrakt nie jest wart naszego stresu. Probably you've run into clients that only cause problems all the time. Prawdopodobnie mieliście już kontakt z klientami, którzy cały czas robią problemy. That they complain even though there's nothing to complain about. Kiedy zaczynają narzekać, chociaż nie ma tak naprawdę na co narzekać. I have a principle that if a client is a problem client, I'd rather not have him than to have him and have the money that comes with it. Mam taką zasadę. Jeżeli klient jest klientem problematycznym, to wolałbym nie mieć go, niż mieć te pieniądze, które przychodzą od niego. Because, see, the goal isn't to have money. Ponieważ celem nie jest posiadanie pieniędzy. The goal is to meet the needs of my family, others, and also have a good influence on the society around me. Celem jest sprostanie potrzebom mojej rodziny i innych, a także to, żebyśmy mieli dobre relacje z innymi. In other words,
don't sacrifice your family for the sake of the business. Innymi słowy, nie poświęcaj swojej rodziny dla biznesu. You know, some people spend 12, 14, 16 hours a day in the office. Niektórzy ludzie pozostają w biurze 12, 16 godzin dziennie. 6 or 7 days a week. 6 albo 7 dni w tygodniu. And they're all the time trying to make more and more money. I cały czas próbują mieć więcej i więcej, zarobić więcej i więcej pieniędzy. I'm going to encourage you to have the right balance in your life. A ja chcę zachęcić was, żebyście mieli odpowiednią równowagę w życiu. Because the purpose of business is to meet the needs of my family, yes? Ponieważ celem biznesu jest sprostanie potrzebom mojej rodziny, tak? And one of the needs of my family is for me to be with them. A jedną z potrzeb mojej rodziny jest to, żebym ja z nimi był. See, money can't take the place of a father in a family. Pieniądze nie zajmą miejsca, nie mogą zająć miejsca ojca w rodzinie. Or mother in the family. Albo matki w rodzinie. I know that maybe in the short term kids prefer to have the newest clothing and gadgets. Wiem, że może na krótką metę dzieci lubią mieć te najnowsze gadżety, najnowsze ubrania. But you know what? They really need to have a father and a mother at home. Ale tak naprawdę oni potrzebują mieć matkę i ojca w domu. So keep your priorities straight. Więc miej dobrze poukładane priorytety. And learn how to say no so that you can spend time with your family. Naucz się też mówić nie, żebyś mógł spędzać więcej czasu z rodziną. You know, on your deathbed, I doubt you're going to say, "Oh, I wish I had more time to spend in the office." Na łożu śmierci założę się, że nie powiecie, "O, chciałbym mieć więcej czasu, żeby mógł spędzać go w biurze." No, on the deathbed, people say, "I wish I had more time for my family." Na łożu śmierci ludzie mówią, żałuję, że nie miałem więcej czasu dla rodziny. And so, don't make it a regret at the end of your life that you didn't have time. Więc nie czekajcie na koniec życia, żeby żałować tego, że nie mieliście czasu. Last two points, quickly. Kilka ostatnich punktów, szybciutko. Avoid debt. Unikajcie długów. So resist the temptation to get rich quicker and faster by taking out credit. Oprzyjcie się tej pokusie, żeby jak najszybciej stać się bogatym poprzez branie kredytów. Going in business slow and steady is better than fast and big. Wchodzenie w biznes powoli i stopniowo jest lepsze niż wchodzenie szybko i z wielkim rozmachem. Because along with debt is a lot of stress. Ponieważ z długiem idzie w parze dużo stresu. And the last point I'd like to share is to keep learning and growing. I ostatnim punktem, którym chcę się podzielić, jest to, żebyście kontynuowali naukę i rozwój. So take courses, go to conferences and seminars. Chodźcie na kursy, chodźcie na konferencje, na seminaria. Read books, listen to teaching. Czytajcie książki, słuchajcie nauczania. Ask other people questions. Pytajcie innych ludzi. Build relationships with other people that have similar priorities. Budujcie relacje z innymi ludźmi, którzy mają podobne priorytety. And display the characteristics that you want to have in your business. I pokazujcie z ludźmi, którzy pokazują cechy, które sami chcielibyście mieć w biznesie. And as long as we're on that topic, I'd like to invite you to our meetings that we have on a regular basis in the Christian Business Forum. A teraz może odchodząc trochę od tematu, chciałbym zaprosić was na nasze spotkania, które mamy w ramach chrześcijańskiego forum biznesu. And so you can here's the website, you can sign up on the website and we'll send you information when the next meeting is. Tutaj widzimy stronę, na tej stronie można się zapisać, a również sprawdzić informacje, kiedy odbędzie się najbliższe spotkanie. So I thank you for taking the time to listen to me and I wish you all the best in your business. Dziękuję wam bardzo, że poświęciliście czas, żeby mnie posłuchać i życzę wam wszystkiego najlepszego w waszym biznesie.